Witam Was bardzo serdecznie, jestem Maniak, witam Was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Dzisiaj zrobimy sobie zadanie poboczne, jakim jest przeszukanie rezydencji Aeramasa, czyli tego maga, który chyba... który coś tam ukrył w swoim domostwie. Oczywiście muszę sobie tutaj na pewno do jakiegoś znacznika podejść, bo to jest za daleko, żebym biegł. Chwilę, tutaj coś sprawdzę. Okej. Okay. Dam radę. Dobra, idziemy i zobaczymy, jak daleko będziemy mieli i czy będzie można jakoś od tego zamku gdzieś tam blisko podejść. Jest to dosyć ważna kwestia. A tu mamy zbójów. Aha. No chodź, chodź, chodź. Aj ty. Super. Dobra, idźmy do tego zamku. Zobaczmy tutaj, gdzie będziemy mogli... No nie widzę tego. Rezydencja Aeramasa. No dobra, ale gdzie to jest? Tego nie widzę. A no. To jest jakiś w ogóle znacznik. Ale to... Ale dobra, no bo ja miałem sprawdzić, czy tutaj gdzieś będzie jakiś ten, jako że to jest tu, to sobie dotrę sobie tutaj. Myślę, że to będzie dobry pomysł, aby tutaj sobie wejść, no bo nie widzę innej drogi. Która by była krótsza. Dobra. Spotka. Pójdziemy i jeszcze sobie przy okazji zobaczę ten znak zapytania tutaj, który jest. Może uda się go jakoś... może uda się go jakoś przejąć, wyzwolić. No to jest strasznie, też wam powiem. Mam wielki, widzę. Mamy lepszego. I wielki. Dobra. Dobra. Kolejny biegnie.
W ogóle jest ich tu trochę, co? Dobra. Te wilki gdzieś tam poszły, ok. Zobaczcie, jak ucieka. I dobra. O, mamy skarb tutaj jakiś. No i super. Dobra, schowajmy te miecze. No i udajmy się już wprost do tej rezydencji. Zobaczymy, co tam będzie ciekawego. Jest płotka. Dawaj, dawaj, płotka. Faktycznie zniszczono. Jakiś nieszczęśnik jest. I coś jeszcze ciekawego jest, czy? Niezbyt dobra, co to jest? Dom jest kompletnie zniszczony, ale magiczny krąg wytrzymał. Dom mi wygląda na zamknięty portal. Może otwiera go jeden z przedmiotów należących do Eramasa. Okej. Ależ tu cuchnie. Dobra, ja sobie wezmę kota, bo tutaj bez kota to nie obejdzie. No. Smród starego sera. Wygląda na to, że Eramas był tyromantą. Weźmy tutaj sobie. Palmy te wszystkie. Z czego Eramas robił ten cholerny ser? Lepiej uważać. A lepiej uważać, czyli iść tam, gdzie nie ma tego. No tutaj u góry jak wejdę, to tak mi to nic nie da, nie? Dobra. Okej. Coś jest w ogóle. Jakoś dojdziemy zaraz. A tu nie wejdę. Coś jest. Kolejny labirynt. Zerowy labirynt. Chcę to przejść. Ja bym to. Tak nie dam rady na pewno.
Zobaczymy tutaj, bym weszedł po schodach. Może o to chodziło. Bym tu wszedł. No, zapadł. Wesemir się uśmieje, jak mu opowiem, jak zmagałem się z serem. Dalej nie może mnie spotkać nic gorszego. Lepiej nie krakaj. Dobra. No nie, ja jeszcze sobie wezmę kota, bo ja nawet nie chcę być zaskoczony przez jakiekolwiek potwory, które mogłyby mi tutaj na twarz wyskoczyć. Czemu? Muszę to... O Jezu, nie mogę tego po prostu znakiem zapalić. O, właśnie tak jak tu. Nie wiem, co mam zrobić. Chyba najlepiej będzie, jak po prostu zanurkuję. Tutaj nie mogę, dobra, to muszę iść chyba tam. Tutaj coś jest. Tutaj nic ciekawego nie ma. Dobra. To chyba jego główna siedziba. Muszę powiedzieć Lambertowi, że mglaki są odporne na smród starego sera. Co tu mi się stało? Ej, wykład mi za szybko przestaje działać, no ale co zrobić? Dobra. Ciekawego tak. Nic za bardzo nie widzę, ale... Biurko warto przeszukać.
No i co? Pan tu spał po prostu. Ktoś nałożył iluzję. Faktycznie. Iluzja. A tu co jest? Nie wiem. No dobra. Mamy tą figurkę byka. A, to muszę wkliknąć po prostu. Dobra. To miejsce wygląda na skarbiec. Powinienem się tu rozejrzeć. Magiczna bariera nadal działa. Muszę znaleźć sposób, żeby ją wyłączyć. Może. Nie. A faktycznie. Wyłączyłem barierę. To takie proste? Jeśli ten miecz jest tak samo zabójczy jak sery Eramasa, to warto go wziąć. Chyba nazwę to ostrze Emmentaler. Okej. Spoko. Ale podejrzewam, że i tak ten miecz jest słabszy niż to, co ja mam aktualnie. Jest jakieś wyjście szybkie, czy? Nie za bardzo. To jest wyjście jakieś, widzę. Chyba. No nie gadajcie, że mam się wrócić. To jest to wszystko teraz. No chyba nie ma wyjścia. Chyba nie ma wyjścia. Ale to ja będę musiał chyba po prostu dać... O Jezu, tak myślałem, że dam radę dać Tris. Będę musiał chyba te figurki. Może też się do niej przejdziemy. Ogólnie w kolejnych odcinkach skupię się bardziej na zadaniach pobocznych, z racji tego, że trochę ich zostawiłem w tyle. Mają znacznie niższy poziom trudności względem tego, jaki ja mam poziom Geralta, poziom gry, także muszę sobie nadrobić, a spokojnie fabuła nie ucieknie, więc będzie dobrze, mam nadzieję. Okej. Myśmy sobie jakoś tędy przejdziemy, czy będziemy musieli go popłynąć? Tutaj nie da rady jakoś, widzę.
A tu pod spodem. Jestem przeciążony, to chyba nic z nurkowania. Niestety. Kurczę, no. Ja sobie medytację wezmę. Aby sobie odnowić eliksir właśnie, o to mi chodziło. No i co jest? Tu tędy mogę wyjść, okej. No i super. No dobra, już teraz wychodź. To mi nie chce wyjść. To jest. Okej. Mam nadzieję, że uda mi się dotrzeć do Triss, aby pokazać ci to, co znalazłem. Bo to na pewno są jakieś zaczerwani statuetki, mi się tak wydaje. Aby żeby było czarować i dowiedzieć się na przykład czegoś, nie? O ile pamięta, o ile będą coś pamiętać, bo też może być tak, że jak się odczaruje, to jakby wiecie, urodzeni na nowo, nie? Będę musiał tutaj się pobłąkać trochę. Będę mógł stąd jakoś... Będę mógł stąd jakoś normalnie wyjść, czy za bardzo? No, muszę unikać tych oparów. Nie, tam by nie wyjdę, ok? Tutaj będę mógł wyjść na pewno. Nie było źle jakoś. No ja chciałbym stąd już się wydostać. Bo... No to zdecydowanie za długo.
Widzę, że zawsze będę mógł sobie tam wrócić. Płotka, chodź tu. Dobra. Musimy znowu wrócić się do tego Estlior. No tak jestem tutaj, to może wezmę sobie te wszystkie znaki tutaj. Już sobie odkryję, żeby mieć te Velen już odkryte tak. Najmniej na 99, nie wiem, 5%. 98. Nie wiem czego się spodziewać, co prawda, ale ludzie w opałach, okej. Masz tutaj? Pięknie. Z jakiś kupiec, czy kto to jest? O proszę, zapiski bandyty. Blood the wine. Blood the wine. Spare velen. Tak. Ja podejrzewam, że śpiewał. Że albo wyzywał ich, albo śpiewał coś. Wiecie, jak to jest. No dobra, uwolnijmy go. Oczywiście. Mało kto pomaga dziś elfom. Dlatego zasłużyłeś na nagrodę, Madgern. Znajdź mnie w obozie. Tu niedaleko, to coś ci dam. Mogę z tą porozmawiać? Mało kto pomaga dziś elfom. Dlatego zasłużyłeś na nagrodę, Madgern. Znajdź mnie w obozie. Tu niedaleko, to coś ci dam. No spoko, okej. No i kolejny. Muszę odkryć, to jest tutaj. Jakieś źródełko, wiecie, jest. Okej, dobra. Zobaczymy, co to za znak. Kurde, źle to robię. Pięknie.
O to chodziło właśnie. Teraz sobie ulepszmy. Zróbmy. Naprawmy. Dobra. Co tu mamy? Okej. W porządku. No i fajnie, mamy wyczyszczone w miarę teren. Jeszcze tam brakuje chyba kilku znaków zapytania, ale... coś gdzieś jest, ale... Może... A tutaj ta skrzynka. Oni zabili elfa i Rona, tak? Napadli po prostu. Tego niziołka. Szkoda w sumie. Ale dostali za to, za swoje. Jakby nie patrzeć, nie? Dostali. I super. Tam coś jest. Dobra, wiecie co? W tym odcinku to by było na tyle, myślę. A ja co? Do tyłu idę. Można koniem do tyłu w ogóle iść, zobaczcie. A ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku. Myślę, że zaczniemy sobie już w nowej gradzie, jeśli nie zapomnę. Tam dotrzeć w kolejnym odcinku, znaczy przed odcinkiem oczywiście, albo tutaj. Tymczasem co? Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.